Witajcie kochani, dzisiaj już jest godzina prawie że 18. Trochę się nie popisałam, jeśli chodzi o dzisiejszy vlogmas, ale po prostu miałam taki dzień, no, miałam od rana do teraz masę pracy, także i tak szczerze wam powiem, że jeszcze wszystkiego nie skończyłam. I pewnie chcąc zrobić wszystko, musiałabym siedzieć do nocy, ale już nie mam siły, także o tutaj mam, zobaczcie kogo. Cześć. No, cześć! Także dzisiaj już sobie odpuściłam i już pomyślałam, że chyba pora w końcu trochę odpocząć, zregenerować. Także dzisiaj już dosyć. Chciałam Wam dzisiaj pokazać za to, jaki fantastyczny dostałam prezent od mojego prywatnego, osobistego, najważniejszego Mikołaja, który robi najfajniejsze prezenty na świecie i po prostu zrobił mi super niespodziankę wczoraj. Także to pierwsza rzecz. A druga, pomyślałam, że mogłabym podzielić się z Wami takimi naszymi ulubieńcami ostatnich miesięcy. Chodzi mi tutaj o filmy, o książki, o miejsca. Może komuś z Was się przyda, może będziecie chcieli posłuchać, poczytać, pooglądać. Także zaraz Wam wszystko opowiem. No dobrze, no to może zacznijmy od książek. Ja od jakiegoś czasu nie za bardzo czytam książki w wydaniach papierowych, dlatego że mam Kindle i jest mi po prostu tak wygodniej. To po pierwsze. Po drugie, moja biblioteka pęka w szwach dosłownie i nie mam już miejsca, żeby trzymać książki póki co, bo uwielbiam tradycyjne książki wydawane normalnie na papierze. Także jak tylko uda mi się ogarnąć miejsce w domu, w którym będę mogła te książki, żeby one mogły sobie spokojnie mieszkać, to na pewno wrócę do czytania tradycyjnych książek, ale póki co mam Kindla, którego uwielbiam i którego serdecznie polecam każdemu, kto lubi czytać. Uwierzcie mi, że dość długo wzbraniałam się i zastanawiałam, czy w ogóle tak, czułam się takim trochę zdrajcą. Miałam takie wrażenie, że to nie jest prawdziwa książka, że to w ogóle czytanie wersji elektronicznej to w ogóle fatalnie. Otóż nie, moi drodzy. Mój Kindle jest po prostu jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie posiadam. I od kiedy go mam, przeczytałam masę książek i w bardzo szybkim tempie, dużo szybszym niż w wersji tradycyjnej książki. Nie wiem w ogóle dlaczego. Jakoś tak mi jest po prostu wygodniej. Ale nie o tym chciałam Wam powiedzieć. Oczywiście, Kindle jak najbardziej mogę Wam polecić i może to być ulubieniec elektroniczny, nazwijmy to tak, ale chciałabym Wam polecić książkę, którą czytałam ostatnio. Książkę pod tytułem Biblia e-biznesu. Książka ta jest zupełnie jakby w innego rodzaju niż ja czytam zwykle, dlatego że ja czytam fikcję. Przyznaję się bez bicia, lubię to, odpoczywam przy książkach, przy wymyślonych przez kogoś historiach. Bardzo to lubię. A od jakiegoś czasu zaczęłam się bardziej interesować e-marketingiem, e-biznesem i stwierdziłam, że muszę po prostu troszkę się zgłębić. Muszę zgłębić ten temat. I trafiłam właśnie na tą książkę, która jest po prostu skarbnicą wiedzy, dlatego też każdy, kto mniej więcej zastanawia się nad prowadzeniem własnego biznesu bądź nad prowadzeniem biznesu czyjegoś jako pracownik, polecam, polecam. Doskonała książka, jest to praca zbiorowa, wielu autorów, bardzo doświadczonych ludzi, którzy w biznesie pracują od wielu, wielu lat. Możemy tam znaleźć porady, wskazówki, przestrogi też i historie autorów, które mogą nas naprowadzić na to, czego nie robić, co robić, jak odnieść sukces w biznesie. Jako drugą rzecz chciałabym Wam polecić kanał na YouTubie, również związany z e-biznesem. Także jeśli kogoś te tematy interesują, to naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam. Jeśli zaś w ogóle jest Wam to obce, to sobie przewincie kawałeczek. Słuchajcie, to jest to kanał pana, który nazywa się Marcin Osman. Nie wiem, czy go znacie, czy nie. Doskonały facet, który opowiada o trikach sprzedażowych, o biznesie między innymi właśnie, o tym, co robić, żeby się rozwijać cały czas, w jaki sposób odnaleźć swoją ścieżkę kariery między innymi, jakich błędów również nie popełniać,
i w jakiś sposób nie zapętlić się, bo wiemy, że jest to bardzo częste i pewnie wszyscy to przerabialiśmy. Także nagrywa fajne, niedługie filmy, takie instruktażowe i jakieś przerabia po prostu w 10 minut fajny, bardzo, bardzo ciekawy sposób, przystępny, ciekawe tematy. Bardzo Wam polecam, chociaż zapoznajcie się przez moment, obejrzyjcie sobie ze 2-3 jego filmy. Naprawdę są bardzo dobre i powiem Wam szczerze, że ja sama pracuję w e-biznesie, ponieważ jestem menedżerem projektu strony internetowej, platformy bakalie.com, na którą Was serdecznie zapraszam. I jakby cały czas jest to temat, który mnie interesuje i który chcę zgłębiać, żeby się też rozwijać w swojej pracy. I zarówno książka, o której Wam mówiłam przed chwilą, jak i kanał pana Marcina Osmana, to mi bardzo dużo. Także Wam również je serdecznie polecam. Myślę, że warto co jakiś czas po prostu się dokształcić. Chciałam Wam również serdecznie polecić super serial. Nie wiem, czy oglądacie seriale. My z Bartkiem jesteśmy wielkimi fanami Netflixa i ogólnie od kiedy go odkryliśmy, to nas pochłonął do reszty. I oglądamy seriale na Netflixie. Nie będę kłamać. Co wieczór robimy to, jesteśmy uzależnieni ewidentnie. Seriale mamy raz lepsze, raz gorsze, ale teraz trafiła nam się prawdziwa perełka. Nie wiem, czy oglądaliście, jeśli nie, to koniecznie musicie zobaczyć. Mówię tutaj o serialu pod tytułem Ozark. Jest to produkcja Netflixu, oryginalna. Genialny film. Serial. Genialny serial z świetną fabułą. Z taką bardzo wartką akcją, zaskakującą, z bardzo ciekawymi bohaterami, głównymi postaciami. Naprawdę rewelacja. Dawno nie oglądaliśmy takiego fajnego serialu. Serial, nie chcę Wam tutaj spoilerować, nie wiem jak powiedzieć, żeby nie zdradzić. Serial mówi o wyborach, o tym, jak nasze niektóre decyzje, które podejmiemy w życiu, mogą zaważyć na całej naszej historii. I również opowiada o tym, jak ludzie odnajdują w sobie siłę do pokonywania trudności, kiedy takie trudności ich spotykają. To jest bardzo ogólny opis, który Wam teraz powiedziałam. Nie chcę Wam po prostu nic zdradzać, ale naprawdę serdecznie polecam Ozark. Genialny serial Netflixu, musicie go zobaczyć, nawet jeśli jesteście antyfanami seriali. Obowiązkowo. Obowiązkowo muszę się z Wami podzielić swoim odkryciem muzycznym. Mianowicie chodzi mi o płytę tria jazzowego, Tubi's Trio. Jest to genialna płyta trzech młodych jazzowych muzyków. Maćka Tubisa, pianisty, Pawła Puszczało, kontrabasisty i Przemka Pacana na perkusji. Jej głównym atutem jest przede wszystkim niesamowita melodyjność utworów. Każdy kawałek na tej płycie ma swoją historię i słuchając jej przeżywacie tę historię razem jakby z płynącą muzyką. To jest bardzo niesamowite i bardzo rzadko spotykane. Ja bardzo rzadko czegoś takiego, szczerze mówiąc, doświadczam. Tym bardziej, jeśli mówimy tutaj o płycie całkowicie instrumentalnej, bo wiadomo, że słowa w utworze w pewnym sensie nadają mu jakiś taki dodatkowy rytm, głębie, bo jakby mamy drugą ścieżkę. Płyta Tubi's Trio, The Truth, musicie jej posłuchać. Myślę, że jest to doskonały pomysł na prezent dla kogoś, kto lubi jazz, kto lubi jazz instrumentalny, albo kto chciałby po prostu z taką muzyką się troszkę zapoznać. Jest to też świetny pomysł dla kogoś, komu wydaje się, że muzyka jazzowa jest trudna, że ciężko się jej słucha i że jest męcząca. Moi drodzy, może i bywa, ale naprawdę zapewniam Was, że płyta Tubi's Trio The Truth jest zupełnie inna, jest genialna. Bardzo, bardzo Wam polecam. Jest to taka perełka w moich ulubieńcach ostatnich miesięcy. Oczywiście mogłabym Wam opowiadać bardzo długo o różnego rodzaju ulubieńcach, o muzyce, o kosmetykach, o książkach, o filmach, ale na sam koniec chciałabym podzielić się z Wami jeszcze moimi ulubieńcami kulinarnymi.
Jak wiecie, prowadzę bloga kulinarnego Jazzowe Smaki, na którego Was serdecznie zapraszam. I jakby kuchnia to jest moja przestrzeń. Ja się tam czuję dobrze, czuję się pewnie, spełniam się, sprawia mi to ogromną przyjemność gotowanie. I raz na jakiś czas odkrywam coś, co w kuchni mi pomaga albo dodatkowo podkręca jeszcze efekty kulinarne. I chciałabym Wam powiedzieć o jednym urządzeniu, które jakby odkryłam na nowo ponad 2 lata temu. Wygrałam konkurs organizowany przez firmę Frosta i w ramach nagrody głównej dostałam multicooker, szybkowar firmy Renmod. I powiem Wam, że przyznam się szczerze, że oczywiście bardzo cieszyłam się z nagrody, ale jakoś chyba nie doceniłam tego doskonałego urządzenia i zajęło mi prawie 1,5 roku, żeby dojść do punktu, w którym w tym momencie nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Może związane jest to z tym, że mam teraz o wiele mniej czasu niż wcześniej, dlatego że moja praca zawodowa jakby zajmuje mi bardzo dużo czasu, więc nie mogę sobie pozwolić na takie w tygodniu, na takie luźne, swobodne gotowanie, które faktycznie tam pochłania sporo godzin. Tylko multicooker, Redmond, to jest genialna rzecz, to jest po prostu cudowna sprawa. Wkładam produkty, sypuję przyprawę, pach, pach, 30 minut, 40 minut, mam przepyszny obiad, który jest po prostu, normalnie gotowałabym go parę godzin. Pora na kalendarz adwentowy, dzisiaj szósteczka. Dzisiaj, moi drodzy, mamy tutaj znowu o zapachu kwiatu bawełny, kostkę musującą do kąpieli. Chciałam Wam powiedzieć, że jestem zawiedziona tym kalendarzem niestety. Dlatego, że bardzo pięknie wygląda, ale tak trochę poskąpili niestety. Także, no nie wiem, może tak jest co roku. Ja pierwszy raz mam kalendarz z Sephory i bardzo się z niego cieszyłam, ale jakoś tak coś tak nie jestem przekonana do końca. Ciekawa jestem, jakie macie Wy odczucia, ale myślę, że podobne. I taki oto prezent przyniósł mi mój Mikołaj. Zobaczcie, co on tu ma. To oznacza tylko jedno. Od dzisiaj będę miała piękne pazurki. Zawsze. No i tak, poza tym, że jest tutaj lampa i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do malowania paznokci, do robienia paznokci hybrydowych, mamy też piękne kolory. Fiolety, czerwienie, głębokie fuksje. Także rewelacja. Z tego miejsca chcieliśmy się z Wami pożegnać. Mogli. Dobranoc, jest to prawda. 21. Która? 30? Nie, później. Naprawdę? Jest 21 tylko? A nie, 20 za 10. 22 za 10. Ale jesteśmy coś zrypani dzisiaj, tak. Mówiąc wprost. I idziemy spać. Idziemy spać i mamy nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie jakby dłuższy, w sensie, że więcej będzie czasu w nim, bo dzisiaj dzień przeleciał na pracy. O, kto tak pięknie zasnął? A tu jest jeszcze drugi ten, ryba druga, ale w złym miejscu ma kurków. Także tak, dzień nam dzisiaj przeleciał bardzo szybko. Pracowicie, jutrzejszy dzień też się zapowiada taki, nie? Tak. Też się zapowiada pracowity, ale może trochę ale znajdziemy. Już bliżej piątku. O właśnie, bo to już jutro jest prawie jak piątek przed piątkiem. Tak, jutro jest mały piątek. Mały piątek, także. A ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że zrobiłam sobie paznokcie. Pierwsza hybrydka. No, jesteś ze mnie dumny? Bardzo, bo. Pies dziewa, bo po prostu przynudzamy. Dobra, kochani, w takim razie żegnamy się z Wami. Dobranoc, do jutra.